7 płyt, kilkadziesiąt utworów, setki fanów nie tylko w Olsztynie i 15 lat na scenie. Tak można podsumować dotychczasową działalność Kapeli Jakubowej. Jubileuszowy koncert muzycy zagrali w olsztyńskim amfiteatrze 3 sierpnia. A wszystko zaczęło się od jednej osoby. Władziu Katarzyński, tutaj znany wszystkim olsztyniakom na pewno dziennikarz, literat, napisał teksty takie związane z Olsztynem, z regionem. Dał mi te teksty, ja zrobiłem do tego muzykę. Zaprosiłem swoje koleżanki, Grażynkę Babańską, Grażynkę Mogut. W pierwszym składzie był jeszcze Rysiu Aziewicz. Zrobiliśmy program. I tak 24 czerwca 1997 roku program ten po raz pierwszy usłyszała olsztyńska publiczność. Od tego czasu Kapela Jakubowa odnosiła tylko sukcesy w kraju i za granicą. 15 lat minęło jak jeden dzień. Im człowiek starszy, tym to szybciej leci. Jesteśmy przyjaciółmi, którzy się znają właśnie przynajmniej 30 lat. W różnych innych układach śpiewaliśmy ze sobą, spotykaliśmy się, śpiewaliśmy na koncertach w Polsce, za granicą, mieliśmy kontrakty zagraniczne i później wspólnie założyliśmy Kapelę Jakubową, bo zaistniała taka potrzeba. Z potrzeby serca grają i śpiewają muzycy z Kapeli Jakubowej. Rytmiczne utwory inspirowane są historią i obyczajowością Warmii i Mazur, a wszystko po to, aby rodzimy folk był słyszany na całym świecie. Kapela Jakubowa jest dla mnie moim drugim życiem. Poza rodziną, poza pracą zawodową, właściwie w kapeli jestem z miłości. I właśnie tę miłość do muzyki doceniają fani. Na 15-lecie Kapeli Jakubowej olsztyński amfiteatr wypełnił się po brzegi. Ładna muzyka. Jesteśmy tutaj na urlopie. Kolega zaprosił nas i świetnie bawimy się. Bardzo lubię, także chętnie słucham. Kapela jest wspaniała. Ludzie za dużo, mili, sympatyczni, rozrabiacy, ale swojscy tacy. My się aż dziwimy, że mamy tylu wielbicieli, tylu fanów. Ludzie przychodzą i opowiadają, że płaczą przy naszych piosenkach, że się cieszą, że wspominają swoją młodość. I jest wiele osób, które właśnie bardzo lubi Kapelę Jakubową, co nas bardzo cieszy. A co w muzyce Kapeli Jakubowej najbardziej cenią ich fani? Starodawne piosenki jeszcze, których znamy z lat młodzieńczych. Troszeczkę przekształcona, ale ładnie. Zawsze mi się podobała ich muzyka. Co mogę? No dowcipy, ich piosenki są wesołe, skoczne. Wszystkie te, które przypominają nam stare czasy, kiedy się było młodszym. Wszystkie piosenki, one są tak rytmiczne, tak trafiają, że tańczyć się chce. Na koncert jubileuszowy muzycy zaprosili także swoich przyjaciół. Olsztyńską publiczność rozgrzewali między innymi zaczynający karierę Jacek Zagórski z Gdańska i zespół Kaczki z Nowej Paczki.